Hieroglify przypominają te z baterii Durgana, ale są zbyt wytarte, by je odczytać. Okej, okay, tutaj coś mamy. Wieczorowe buty. Wiedza plus 3, przyznaje biesiada raz na potyczkę. Pełnienie pól podręcznych samogonem. Kondycja plus 1. Zręczność plus 4, okej, to jest ciekawsze. Ty masz buty. Promień bólu przy trafieniu krytycznym. Nie jest też takie fajne. Brona przy odstąpieniu plus 15. Masz jakieś bonusy do zręczności? Premia odpoczynku, złoty wieloryb. Tobie możemy dać te buty w takim razie. Tempo ataku ci się przyda jako łuczykowi. Hey there. Right here. Obfita lawina przeszła po szlaku i zablokowała dalszą drogę. Okej. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Pominęliśmy parę rzeczy. Nic ciekawego. A właśnie, tutaj jest jeszcze coś. Okej, cofnę się. Jakieś niedźwiedzie tutaj są śnieżne. Była jedna pułapka, może być ich więcej. Uważajmy na to. Hey there. Right here. Okej, dobra. Stawmy się tutaj. Right here. Sure. Cofaj, cofaj się, cofaj. Hey. Dobra. Otwórzmy ogień. Okej, dobra. Gnistokula. I zaczynamy standardowe rzeczy. Dobra, to weź łuk. Barbarzyński cios. Dobra, jedziemy. No i tyle. Coś tu mamy? Kopazury i kły. Jakiś trup. Co to jest? Napierśnik rniony. Można przypisać do mnich paladyn pieśniarz. Znakomita jakość redukcji obrażeń plus 4. Intelekt plus 3 przyznaje litania przeciwko niewielkim przypadłościom. Raz przed odpoczynkiem. Intelekt plus 3. Nie wiem, dla kogo jest ta zbroja, ale nasz paladyn posługuje się ciężką zbroją. Moglibyśmy to przypisać do pieśniarza, ewentualnie do mnicha. Na razie to schowamy. Ale ciekawa. Ciekawy pancerz. Idziemy dalej. Troszkę nam życia ubyło niezłomnego, no niezłomnym. Ta czas tej walki z rozbójnikami. Legufaty nowe.
Jedziemy. Standardowe rzeczy. Dobra, wy wyjdźcie trochę naprzód. Się zajmij tym gościem. Dobra, ładnie. Trzeba im tam jakieś dalsze AOE zapuścić. Na przykład tą morową chmurę. O, w ten sposób na przykład. Okej, paraliż. Będziemy musieli się na to uodpornić. Dobra, ty zgarnij może tego dowódcę. Dobra, ty bij tutaj. Tak, zdecydowanie przyda nam się odporność na paraliż. Dobra. Paladyn troszkę obrywa. Użyję paru mieczy ognistych. Dobra, weźmy odporność na paraliż. Gdzie ona była? Tutaj. Okej, okay. Nie wiem co nam tak zaciukało paladyna. Niech weźmie drugi oddech. Dobra. Możemy może tutaj zamętu. Może na ich drugiej linii. Powinno dobrze zadziałać. Chciałem też użyć barbarzyńskiego krzyku. A tutaj... Użyjmy tego zaśniającego blasku. Okej, okay, paladyn nam padł. Nie zdążył chyba użyć drugiego oddechu, ale wstał ze zbroi. Dobra. Duży chaos tutaj powstał. Użyj tej żywicy, zajmij się tym legufatem. Dobra. Tutaj przyda nam się troszkę więcej leczenia. Dobra, Eder również obrywa. Znaczy, że jest większą zgubą lodu. Dobra, tylnia linia im się pozamęciła, fajnie. Okej. Dobra, ty użyj drugiego oddechu. Dobra, ile to leczy? 12 przez 1,4 sekundy. Dobra, użyjmy tego. Dobra, przyciski znowu. Dobra, już powoli tutaj padają. Dobra, idziemy tutaj. Fajnie, sami się między sobą nawalają. Rodzicielkę może zgarnijmy. Wygląda na to, że ona tutaj ich leczy. Ta większa zguba lodu też nas... Dobra, ona jest odporna na powalenie, więc tego nie używajmy. Możemy jej coś tutaj ognistego zarzucić. Możemy błędny płomień zarzucić. Tu możemy odejść, musimy odejść trochę. Dobra, nie łapiemy żadnego z naszych. Dobrze. Najwyżej Edera za chwilę złapiemy. Okej. Dobra,
Ważne, że zguba padła. A ty wskocz tutaj na nich. Dobra. Zajmijmy się tą rodzicielką. Czy możesz żywicy użyć przez łuk? Fajnie by było. Ty skakujesz na nich? Nie skakujesz. Skakuj. Dobra. Co nam? Na pułapkę jakoś trafiła? Nie wiem. Tak, chyba pułapkę weszła. Użyję dzikiego oporu. Dobra. A rodzicielka chyba jest bardzo mocna. Ma dużo obrony. Dobra, ale jest ogłuszona też. Dobra, użyję też drugiego oddechu. Dobra. Barbarzyński cios na enigmatyku. Powinno go wykończyć. Wow, to jeszcze więcej mamy skradaczy. Że nie było najlepszym pomysłem tutaj skakiwać. Tak, zgarnęła wszystkich skradaczy i padła. Dobra, spoko. Teraz ją podniesiemy. Spróbujmy ją powalić. Dobra, i ładujmy w nią więcej jeszcze rzeczy. Dobra. A łotrzyca niech może pozajmuje się tymi pobocznymi. Oni nas bardziej ranią w sumie niż ta rodzicielka. Dobra. Zajęliśmy się rodzicielką. Teraz zajmijmy się tymi skradaczami i resztą. Dobra. Nigdy mi się jeszcze nie udało tego przyciągnięcia zastosować tak, żeby zadziałało. Okej. Eder również pada, ale on ma ten skill, który go również powinien podnieść. Dobra. Właśnie, czy jak teraz się podniósł? Ożywienie podczas walki 5 razy, okej, dobra. Wiecie co, może pozwólmy mu jeszcze zginąć parę razy, żebyśmy mogli go ożywić. Bo jeszcze dwa razy musimy, żeby ten miecz mu zasilić. A więc pomóż mi, paladynowi. Chyba nie zdążymy już podczas tej walki paść. Nawet nie zauważyłem, kiedy Eder nam 5 razy podczas walki, 3 razy podczas walki ostatnich padł. No i dobra. Też całkiem fajna walka. W sumie cieszę się, że wzięliśmy ten wyższy poziom, jak wchodziliśmy do części drugiej. Przynajmniej walki są na sensownym poziomie. Nic ciekawego tutaj więcej nie ma. Dobra, mamy już mało życia. Ale mam nadzieję, że więcej nam się tutaj ciężkich walk nie trafi. Okej. Znaleźliśmy chyba tą chatę. Chyba jesteśmy za późno. Posiadłość wymarka, zakaz wstępu. Co tu mamy? Swój mur płomieni oraz pierścień wolności.
Stłumienie nieszczęść. Poczyniałe ruiny wciąż jeszcze się żarzą. Licząc paru śladów sadzy, zawartość wózka jest nienaruszona. Spalona obora. Okej, to tylko obora. Więc pewnie gdzieś tam dalej musi być reszta domu. Może trzeba wejść i sprawdzić? No nie wiem, może trzeba. Śmiało. A właśnie, ile nam brakuje do awansu? No, jeszcze trochę. Nadchodzą złe dni, powiadam. Do licha jeszcze jeden. Nie dość już zrobiliście? O czym ty mówisz? Drugi wieśniak mocno szturcha pierwszego łokciem. Oj, znaczy się, sądzimy, że stało się coś złego. Zauważyliśmy kilka błąkających się samopaskus Hodiego, kiedy podeszliśmy tutaj, zobaczyliśmy podejrzanych osobników wychodzących z jego domu. Wygląda na to, że podpalili oborę. Podejrzanych osobników? Nie byle szabrowników, byli pancerzeni jak na bitwę i wyglądali wrednie. Kern ma z tym coś wspólnego, mówię ci. A więc co się stało? Łatwo się domyślić, w okolicy nie brak bandytów. Szkoda tylko, że padło na Hadiego. Nadal wątpię, że to będzie ci, ale jasne, sprawdź, co będziesz wiedzieć na pewno. Pra? Beczka. Dobra, tu jest wejście do domu. Ciekawe, czy spotkamy tam. Wygląda na to, że nasz paladyn miał pomoc. Okej. Nie ma go. Dobra, to zbadajmy okolice. Zestaw obozowy, fajnie. Tutaj mamy zwój krytycznego przewrócenia i solidny pistolet. A, tylko solidny. Trugańska miedziana bransoleta. Dobra, no oczywiście mamy zwłoki. Pozycja, w jakiej leży nieboszczyk, pozwala ci przyjrzeć się ranie od miecza na jego plecach. Rozmazana, snąca krew dookoła ciała nie zdążyła jeszcze zrobić się brunatna. Czytaj jego duszę. Słyszysz cichy, pełen bólu jęk. Odwracasz się, żeby zobaczyć. W czaszce czujesz tępy, bóla wzrok ci rozmywa. Ktoś mocno chwyta cię za ramię i podnosi z ziemi na klęczki. Nie mamy tutaj nic wartościowego. Czekajcie. To tumaniony umysł niemrawego rejestruje głos Elwyny. Spoglądasz na pancerzonego mężczyznę siedzącego przy stole, a żołądku czujesz lodowatą kulę strachu. Nic z tego. Sięgaj niemal niedbale po księgę rachunkową. Zauważasz, jak Elwyna sztywnieje. Nie masz pewności dlaczego, ale wtedy z otwartej księgi wypada list. Od rodziny? Mężczyzna uśmiecha się, podnosi list. Nie. Elwyna próbuje rzucić się naprzód, ale jeden z mężczyzn za nią chwytają za ramię. Wygląda na to, że Eska świetnie sobie radzi w młynie. Miłe z jego strony, że napisał, jeleni brud jest w końcu szmat drogi stąd. Dosyć, Kavestin. Dobrze, dobrze. Rzuca list na stół, a jego pełne okrucieństwa pozbawienie... Rozbawienie szybko ustępuje miejsca po irytowaniu. Zabić go. Ledwie masz czas, by zrozumieć znaczenie tych słów. Miecz wbity w twoje plecy wypycha ci powietrze z płuc. Wraz z nim siłę swoich kończych. Krzyk Elwyny wydaje się bardzo cichy. Musisz jej dosięgnąć. Musicie jakoś ostrzec Eskę. Jednak twoje nogi nie są ci posłuszne. Nie możesz oddychać. Wspomnienie opada z twoich ramion jak zdjęty płaszcz.
Ból w plecach przemija równie szybko. Dobra, musimy znaleźć Eskę. Znaleźć również jego syna Eskę w młynie w Jelenim Brodzie, by wypełnić zlecenie. Okej. No to idziemy. Tak, mieliśmy wrócić do Jelenioboża, aby pomordować parę rzeczy. Co równie dobrze możemy zrobić to teraz. Dobra. Chociaż w sumie zbadajmy może jeszcze do końca tutaj. Żeby już się tutaj nie wracać niepotrzebnie. Młody żuk lodowy. Mroźny szlam. Dobra. W takim razie szkoda, że nasza pierwsza linia jest z tyłu, a już jest z przodu. Żółki się teleportują. Dobra. Jak zajmą pozycję. Dobra, i standardowo kule ognia. Dobra. Okej. Okay. Toczyli nas tutaj. Na szczęście masz coś na to dobrze zadziałać. Dobra, ty tutaj pomóż niezłomnemu. Okej. Okay. Palady niech też tutaj podejdzie. Okej. Okay. Ty rzuciłeś to swoje? Rzuciłeś. Dobra. Okej. Okay. Mrożne szlamy jeszcze zostały. Dobra, Alot, ty też możesz tutaj pomóc niezłomnemu. Całkiem szybko idzie. Na to, że też szlamy przy śmierci paraliżują. Witaj, Mąka. Hello, hello. What? Stream urodzinowy. W ramach urodzin nadganiamy białą marchią. W ramach moich urodzin. Co tutaj mamy? Topornie rozmieszczone poroża. Kości i patyki wydzielają silny rybi odór. Dobra, to tyle. Tutaj mamy jakiś most. Dziękuję, Mąka. I... tutaj coś ciekawego? Nie wygląda na to, żeby było. Jakieś wilkołaki. Dobra, stawmy się. Spora grupa. Dobra, szatkujemy ich fireballami. Błogosławieństwo. Dobra. Dobra. Jesteśmy w dobrej pozycji. No sorry. Przestawaj tego. Ty rzuć to swoje AOE. Możesz w sumie tutaj szatkować tutaj. Dobra. Yes.
Dobra, ładnie się bijemy. Okej, kolejna OE. Okej, paladyn trochę obrywa, pewnie bardziej od tych z tyłu. Też chciałbyś się urodzić w maju. Dlaczego chciałbyś się urodzić w maju? Co jest takiego specjalnego w urodzeniu się maju? Dobra. Paladyn niech nałoży na siebie ręce. Okej, dobra. Haha, dziwnie się zragdolował przez chwilę. Dobra. A możemy ruszać na nich? Dobra. Krzyk. Okej. Tego gościa zdominowaliśmy. Teraz gej zajmijmy się resztą. Teraz tamtego zdominowaliśmy na zmianę. I tyle. Dobra, czy tu mamy jakieś złomy? Coś więcej? Chyba nie. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj. Jest mały kawałek. Niezbadany. No i to tyle. Dobra, jeszcze tutaj z powrotem. Też jest mały, niezbadany kawałek. Ciekawe, czy coś z tą lawiną będzie się dało zrobić w pewnym momencie. A, jeszcze jaskini mamy, nie zauważyłem. Dobra. Mamy trochę mało hapów, ale w pełni, tak. W pełni pokładam wiarę w mojej drużynie, więc wchodzimy do środka. Ciekawe, czy tutaj będzie jakiś może kolejny smok? Czytałem, że chyba jest tutaj jeszcze drugi smok w Białej Marchi. Chyba górski smok się nazywa. To zdecydowanie wygląda jak mogłoby być legowisko smoka. Wicht. Wielki Ozór. Mylla. Las wybiegł z zagrody. Hen w las susadał. Hej, susadał. Co zrobił owieczko mym? Nie powiedział, nie powiedział. W jaskini siedzi mała dziewczynka otoczona przez wichty. Chociaż śpiewa rymowankę, wichty są nietypowo spokojne. Mają w pół przymknięte oczy i grzebią w ziemi. Okej, Mylla, to właśnie jej szukamy. Nawet nie musieliśmy zagadywać do jej ojca, żeby ją znaleźć, okej. Wtem dziewczynka podnosi wzrok i zauważa cię. Rozgląda się po jaskini, jakby miała nadzieję, że przychodzisz po kogoś innego. Jestem Mylla, a to moi przyjaciele. Wskazuje na Wichtę, następnie przyglądać się z pewną obawą. Przychodzisz się z nami pobawić? Wichty podnoszą głowy, słysząc niepokój w jej głosie. Ich źrenice zwężają się. Twoja matka cię szuka. Mylla kuli się, krnąbrne, marszczy czoło. Wichty zauważają nagły ruch i syczą. Wielki Ozór! Mylla piskliwym głosem woła ku najbliższego z syczących wichtów. Bądź grzeczny! Dziewczynka zwraca się znowu do ciebie. Nie chcę wracać. Ona na mnie krzyczy. Chciałam się pobawić z przyjaciółmi. Możemy ją skłamać. Możemy dać jej słodycze. Może dajmy jej słodycze, to chyba pewnie najprostsza ścieżka. Lubisz słodycze? Co powiesz na ruatańskie ciasteczko? Prawdziwe ruatańskie ciasteczko? Słyszałam o nich. Mogę jedno dostać? Z uśmiechem upuść ciastko na ziemi i powoli rozdepczy je butem. Jeśli dam ci ciastko, to czy pójdziesz do domu, do mamy? Mylla w milczeniu kiwa głową.
Dobra, no dodajemy jej ciastko. Mylla podchodzi do ciebie i małymi rączkami ostrożnie bierze od ciebie ciastko. Zapatrzona w przysmak zaczyna skubać koniuszkami ciastka, bez słowa rusza w stronę wyjścia z jaskini. Wichty wychodzą za nią, ale po opuszczeniu jaskini ich uwaga natychmiast wraca i zwracają widok i odgłosy zwierzyny. Jedno po drugim stworzenia ruszają w zarośla, by zapolować. Do zobaczenia we wsi, przepana. Okej. Okay. Dobrze, że mieliśmy ciastko. Nie musieliśmy mordować wszystkiego, co się rusza. Solidny sztylet. Tylko tyle? Dobra. Przebadajmy resztę jaskini, bo coś mi mówi, że tutaj możemy znaleźć coś ciekawego. Widziałeś bardziej chamskie rzeczy? Bardziej chamskie rzeczy od rozdeptania ciastkiem buta? Znaczy tak. Nie. Rozdeptania butem ciastka. Tak, to by nie było miłe. Ale dobra, idziemy do Jelenioboża.